Hej, jeśli obserwujecie mój kanał od początku, to wiecie, że do hydroizolacji byłem nie do końca przekonany. Z czasem trochę to się u mnie zmieniało, taka ewolucja myślenia, może rozwój i podążanie za trendami, a budoradkę, która miała poruszyć temat, planowałem od dawna. I w końcu trafiła mi się łazienka, w której należało wykonać hydroizolację, także w tym odcinku najpierw zobaczycie, jak to zrobiłem, a później trochę potestuję. Zapraszam! Oto łazienka, w której będę działał, a wcześniej kilka słów na temat hydroizolacji. Po co to w ogóle kłaść? Otóż zadaniem powłoki hydroizolacyjnej jest zabezpieczenie ściany i podłogi przed przenikaniem wilgoci oraz wody przez fugi i nieszczelności. Chroni nas również przed pojawianiem się grzyba na ścianach, a położona na podłodze przed zalaniem pomieszczeń piętro niżej. Ja w tym filmie pokażę dwa rodzaje hydroizolacji, folię w płynie oraz elastyczną zaprawę uszczelniającą. Zaczynamy od przygotowania podłoża. Wszelkie ubytki muszą być uzupełnione, rysy pęknięcia zaklejone, płyty gipsowe poszpachlowane. Miejsca, które nie chcemy zabrudzić, zabezpieczamy taśmą. Tutaj sufit, który będzie malowany. Ścianę pokryję gotową do użycia folią w płynie Hydroflex. Jest ona po wyschnięciu elastyczna, mostkuje rysy do 3 mm, nadaje się do wnętrz na ściany i podłogi, a dostępna jest w 2, 5, 15 i 25 kg opakowaniach. Folia nie wymaga środka gruntującego, wystarczy ją rozcieńczyć w stosunku 1 do 4 miarek wody. Szerokim pędzlem gruntowałem łazienkę w strefach wodnych, czyli tam, gdzie ściany mają bezpośredni kontakt z wodą. Strefa z natryskiem, umywalką oraz stelażem WC. W pozostałych miejscach nie ma potrzeby kładzenia hydroizolacji, wystarczającym zabezpieczeniem są płytki i fugi. Po wyschnięciu właściwą warstwę hydroizolacji zaczyna się od wklejenia wodoodpornych elementów uszczelniających, narożników, taśm i mankietów. Wykonane są one z elastycznych materiałów o dużej wytrzymałości na rozrywanie. W pierwszej kolejności narożniki. Tutaj jest tego całkiem sporo, bo dużo półek i wnęk. Nakładam nieco grubiej folii, żeby było łatwiej przykleić i dociskam narożnik szpachelką i wałkiem. Staram się, żeby nie było bąbli powietrza i taśma równo przylegała do podłoża. W miejscach rur, rurek, otworów przykleja się elastyczne mankiety. Ten jest akurat fabryczny, ale niżej, gdzie wystaje rurka stalowa, wyciąłem otwór w mankiecie Knauf Hydroflex i wcisnąłem na rurkę. Wycięty otwór powinien być trochę mniejszy niż średnica rury, żeby mankiet naszedł na nią i dobrze uszczelnił. Kiedy mam już mankiety i narożniki wklejone, to pozostałe taśmy. I tutaj znowu nakładam folię i docinam paski taśmy. Tylko tak, żeby nachodziły co najmniej 2 cm na taśmy narożników. Dociskam porządnie szpachelką, jeśli widzisz, że miejscami coś słabo klei, to oderwij kawałek, a pędzlem dołóż folii i później maluję z wierzchu. Zaleca się jednak smarować boki taśmy, samego narożnika już nie. Taśma w rogu będzie wtedy swobodnie pracować. Na tak przygotowane podłoże nanoszę pierwszą warstwę hydroizolacji. Można to robić wałkiem lub pędzlem. Folią maluję równomiernie i obficie, ale nie za grubo, żeby nie narobić zacieków. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyłem drugą. I w ten sposób zrobiłem ściany. Po wyschnięciu można układać płytki. Wystarczy jedno przejście między ujęciami i zrobione. Magia kina. No ale została jeszcze podłoga w dodatku z odpływem liniowym, a piętro niżej sąsiedzi. To już nie ma żartów. Zacząłem od zeskrubania pozostałości zapraw, sprzątnięcia i odkurzenia podłogi. A do uszczelnienia wykorzystam tutaj jednoskładnikową zaprawę cementową Hydroflex 1C, która jest wodoszczelna, elastyczna, mrozoodporna, świetnie nadaje się na balkony i tarasy pod płytki, z powodzeniem możemy ją wykorzystać również w piwnicach. Robiłem zaprawę o konsystencji gęstej śmietany, jeśli jednak będziecie izolowali ściany, może być jeszcze nieco gęściejsza. I zaczynam od narożników. Pędzlem nakładam zaprawę, można też kielnią. I wciskam taśmy narożnikowe. Tutaj też oczywiście starałem się, żeby nie było pęcherzy powietrza i narożniki dobrze przylegały. I teraz taśmy. Nakładam zaprawę. Taśmę dociąłem, żeby nachodziło na te narożnikowe minimum 2 cm. Składam na pół, ładnie się wtedy ułoży i wtapiam.
i w ten sposób pojechałem wokół wszystkie narożniki. Taśmami uszczelniłem również przy odpływie. Przed nałożeniem hydroizolacji podłogę należy lekko zwilżyć wodą i zaczynam nakładanie. Najlepiej to robić pacą zębatą, dzięki czemu łatwiej będzie rozprowadzić równomiernie zaprawę. Najpierw nakładam i rozcieram grzebieniem, a później wygładzam drugą stroną packi. Minimalna grubość gotowej powłoki nie może być cięższa niż 2 mm. Nie smarowałem też taśmy w samym narożniku, żeby swobodnie pracowały, ale taśmy też są całkowicie wodoodporne, także w razie zalania wody nie przepuszczą. I tak położyłem najpierw jedną warstwę, a po kilku godzinach drugą. Na tak przygotowane podłoże można już po 24 godzinach bez obaw układać płytki. No ale czy na pewno, czy taka zaprawa cementowa i malowana folia są całkowicie wodoszczelne? Sprawdźmy. Zbudowałem z boczków komórkowych dwie niewielkie skrzynki. Myślę, że świetnie będą nadawały się do testów, gdyż chłoną wilgoć i wodę bardzo szybko. Obok dwa podobne pudełka, tylko że z karton gipsu. Żeby zwiększyć przyczepność i zmniejszyć chłonność podłoży, zagruntowałem wewnątrz bloczki karton gips. Urobiłem zaprawę i nałożyłem szpachelką wewnątrz bloczków. Nie dawałem tutaj taśm, Hydroflex ma właściwości mostkujące dla niewielkich rys, także do testów taśm nie użyłem. Karton gipsy malowałem folią i tutaj taśmy już wklejałem. W ten sposób trzykrotnie wyszpachlowałem bloczki i położyłem folię. Spróbuję jeszcze przetestować hydroizolację na takiej papierowej torbie. Wysmarowałem porządnie wewnątrz torebkę, również trzykrotnie. To jeszcze zrobię z płyty kartonowo-gipsowej ciasteczko w niebieskiej polewie. Z dwóch stron trzy razy pomalowałem folią kawałek płyty. Hydroizolacja wyschła, wszystko przygotowane, możemy przejść do testów. A wymyśliłem to sobie tak. Do dwóch pudeł oraz papierowej torby wleję wodę, pozostałe dwa pudełka wsadziłem do skrzyń i zaleję wodą z zewnątrz. We wszystkich przypadkach hydroizolację starałem się kłaść dokładnie, żeby nie było jakichś nieszczelności wynikających ze złego wykonania. Wypełniam wodą dwa pierwsze elementy. Ten test ma sprawdzić szczelność powłok. Do skrzynek nalewam wodę. Tutaj chcę sprawdzić przenikanie wilgoci z zewnątrz, czyli ogólnie też szczelność hydroizolacji, ale poza tym ciekaw jestem, czy pod wpływem wody zawilgocenia materiału hydroizolacja nie odparzy się. Wlewanie wody do papierowej torby to już taka zabawa, ale ciekaw jestem siły trzech powłok, może elastyczności folii i czy torby nie rozerwie. A ciasteczko okaże się po zamoczeniu, czy będzie nadal kruche. Wracam po kilku dniach i zacznę od torby. Woda jest nadal w środku, a z zewnątrz nie widzę żadnych oznak zawilgocenia. Musiałem mocno szarpać torbą, aż w końcu puściło ucho. Sprawdzam teraz ciasteczko z karton gipsu. Wytarłem z wierzchu ręcznikiem, zarysowałem nożykiem i złamałem. W środku nie widać żadnych oznak zawilgocenia. Rdzeń jest suchy i się sypie. Sprawdzam pierwsze dwa pudła. Na pewno nic nie przecieka i tej wody nie ubyło. Poza tym z zewnątrz karton gips oraz bloczek wydają się całkowicie suche. Zamoczone pudło z karton gipsu jest oczywiście mokre i łatwo odchodzi papier. Rdzeń też jest mokry, a w środku sucho. Da się też zauważyć, że pod wpływem zawilgocenia i naporem wody płyty nieco się powyginały do wewnątrz, ale folia oraz taśmy dobrze zabezpieczyły i nie widać w środku żadnych przecieków. Zanurzony bloczek jest wilgotny, niżej w wodzie pewnie całkowicie mokry, a wewnątrz suchutko. Przyjrzę się jeszcze bliżej. W pudełku zabezpieczonym wewnątrz folią rdzeń płyty jest całkowicie suchy, drugie pudełko zanurzone w wodzie, tutaj oczywiście mokry. Folię można zerwać, ale z pierwszą warstwą kartonu, czyli dobrze związała z papierem i pod wpływem wilgoci nie odparzyła od płyty gipsowej. Wylałem wodę z pudełka, tutaj folia zrywa się również z kartonem i widać, że powierzchnia płyty jest całkowicie sucha. Na bloczkach różnicę widać gołym okiem. Sprawdziłem przyczepność zaprawy na mokrym bloczku, który był zanurzony w wodzie i też nic nie odparza. Hydroflex jest mocno związany z materiałem i zaskakuje jak na zaprawę cementową jego elastyczność. Zobaczmy jak to będzie wyglądać w narożnikach.
prawie jak guma. Z ostatniego bloczka wylałem wodę. Sprawdziłem tu z zawarstwą hydroizolacji i jest sucho. Nie mam możliwości przetestować, jak to by było za kilka lat, ale jak pisze producent, Hydroflex jest odporny na mróz i starzenie. Mnie ten test całkowicie przekonał do stosowania hydroizolacji, która jak widać może być pomocna nie tylko w łazienkach, ale na tarasach, balkonach, schodach czy nawet piwnicach. Do zobaczenia!